Dobra, widzisz coś? Czekaj, nie wiem, czy włączyłem reklamy tego. Reklamy na razie. Nie jest stream. Później wytnę klip swojego tego Twitcha. Czemu mi pokazuje, że mam prawie 200 FPS-ów? Bo oglądasz demko. I to tak jest? Mhm, demka są zlagowane. Dobra, witamy proszę Państwa w Overwatchu 2 vs 1. Zostało 3 na 5, to jedna bania poleciała, ale szybki ten, szybka wymiana była. Tak, ale ja patrzę na niego, wiesz co, on trochę tak, czy ja wiem. Taki movement ma taki, taki słaby trochę, nie? Taki zryty, nie? I bardzo zryty w sumie. Już pan Vortex fraguje szybko na wagony. Nie wiem jak to tam koleś zabił, ale zabił w końcu. Ale powiem ci, że tutaj te rangi tych kolesi to są jakieś słabe trochę. Widać po movemencie, nie? Tak, widać po movemencie to po raz, po dwa. Nie wydaje mi się, żeby koleś po prostu się odpalał. Ale to wiesz, spokojnie. Na razie mamy początek demo, jest pierwsza runda za nami, teraz mamy drugą. Dwóch na dwóch. Jedno jednego i niestety podejrzany przegrywa tą rundę. Może stety, nie wiem. Wiesz co, powinniśmy zrobić taką ruletkę. Odpala się czy nie odpala, nie? I zakład. Czy tak, i ruletka. Stawiasz na to, że się odpala czy nie odpala? O. Stawiam, że się nie odpali. Ja stawiam, że się odpali, o. Bo kto wie, nie? Na razie to nasz pan podejrzany biega sobie po respie Tero i strzela sobie po ścianach. W końcu zabił jednego tam. No i tam podjeżdża teraz na B. No, ale ty dwie pestki mu wsadził, no. No wsadził mu dwie pestki, no tak. No może nie miał hełmu, nie, koleś? O, tutaj widziałeś? Ładna akcja była. Ładna akcja była, ty, bo ale przewidział jego mówię. Widzisz, tutaj następna akcja, trafienie na jednego jest i mamy tutaj trzy fragi dla niego, chyba cztery nawet. Wcześniej zabito się tego. No i nasz pan podejrzany, cztery fragi na koncie, dziękuję. Ale wiesz co, wydaje mi się, że albo ma jakiegoś tam lekkiego soft triggera, albo ma dobry movement teraz. Zaraz co prawda ich nieźle wyklikał.
Wydaje mi się, że on tutaj z tymi jakimiś aimbotami czy jakimiś takimi rzeczami dużo do czynienia nie ma wspólnego. Ale bardziej mi się wydaje, że on ma WH. I to takie wiesz, takie subtelne takie wiesz WH, nie? Poczekam sobie, wyjdzie, to Masz, masz, strzelę, masz, nie? masz, masz. Nie, jakoś. Dlatego Froga ładnie zrobił, nie? Jakby nie było. No, ale tak trochę wydaje mi się, że się jednak nie odpala. To może być jakiś smurf. Nie, no możliwe, że to jest no, smurf, ale wiesz. Ale smurfy z takim movementem to wątpię. Też ciekawe, jaka to jest ranga, nie? Wiesz co, wypadałoby zobaczyć jeszcze jak, żeby można było mieć podgląd na innych graczy. Byśmy porównali movement, no nie, bo jeżeli to jest silver przeciwko, nie wiem, jednemu smurfowi ze szeryfa. Jak możesz mieć podgląd na innych graczy, jak tylko podejrzanego możesz zobaczyć? No właśnie o to chodzi, że tego brakuje. No wiesz, podejrzany został zreportowany, nie jego kolesie. No można było porównać grę jego gofa jego, no nie? To byśmy wiedzieli przynajmniej, czy to jest smurf, czy co. I do tego jeszcze laguje. Ale szybki podjazd na B widać i skraca galety. Zobacz, zobacz, jak to chyba. Tak, ale ma słaby moment, zobacz, on tak wskakiwał. No właśnie o to chodzi, że on takie przebłyski ma, ale to nie wydaje mi się, żeby dobry gracz takie przebłyski miał. Wydaje mi się, że to jest raczej taki trochę słabszy gracz, nie? Słabszy gracz może ma WH, o. Na razie to sobie awkuje, to nic nie zobaczymy. No co, teraz kolega otawkował. Biegnie sobie z USP-em po mapie. Teraz będzie retake na B. Nie wiem co o tym sądzić. Czy to przeciwnicy są słabi, czy wszyscy są słabi, a on tam jest. Jakiegoś farta ma, czy jak to tam. Zobacz, jaki on ma moment w ogóle, chłopie. Jakby z strzałkami grał. Tak, ale jego koledzy też nie lepszy, no. Jej enemy tak samo, no typek przeciwko Łaku, przeciwko Jednoznacznie USP-owi. możemy określić, że to są jakieś niskie rangi generalnie, nie? Gry jest tą ławką mida. I ani razu jeszcze nie odpuścił tego mida. O właśnie, widziałeś? To mogło być w sumie. To nie musiało być na WH zrobione, ale. Ale wiesz co, na X-rayu, sam X-ray pokazuje w życiu. On krył go dosyć długo i po prostu czekał, 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 Długo czekał. czekał, bardzo długo czekał. I powiem ci, jedna taka najważniejsza rzecz w sumie w tej rundzie, bo jego koleś no, z drużyny skrócił długą i przeszedł całą długą, podszedł im na respa i tak naprawdę nikogo nie było na środku. Centralnie nikogo nie było na środku. A on jednak patrzył Być może był tego błąd mida. komunikacji. No na pewno tam był błąd komunikacji, co nie, ale nie zmienia to faktu, że ten podejrzany sobie czekał dalej. O, widziałeś to? Wydaje mi się, że jednak koleś jest odpalony. I tutaj, o, teraz zobaczysz następną akcję. Patrz, patrz, teraz czeka na tego z bramy, co będzie szedł. O, dobrze. O, widziałeś? Widzę, Widziałeś? widzę, On widzę, widzę. nie czekał, aż koleś przebiegnie i go zabije, tylko on się wcelował centralnie w niego. I wiesz co, tak na 90, nie, 90% jestem przekonany, że to jest słaby gracz, ale jednak miał WH. Do celowania tutaj niewystarczające dowody, bo nic nie miał.
No, według mnie niewystarczające dowody. Szkodliwość pole widzenia. To jest bez wątpienia, szczerze powiedziawszy. To znaczy, wiesz co, tutaj też bym się zastanawiał. Według mnie nie było jeszcze takich podstaw, no bo wiesz, równie dobrze mógł się tak ustawiać, mieć po prostu farta. Nie, tutaj ostatnie kilka akcji Ale daj, na potwierdziło. wszelki wypadek, duża szkodliwość. Nie, nie było Nie, dużej nie, szkodliwości. tutaj przy pole widzenia, bo tak naprawdę używał WH, robił to bardzo, wiesz, bardzo kiepsko. Bardzo ostrożnie próbował to robić, no. Bardzo, bardzo słabo grał, to też trzeba powiedzieć. Movement bardzo, bardzo kiepski. Widać, że to był słaby gracz, a słaby gracz no nie ma takiego wyczucia w grze, żeby wiedział, kiedy wychyli. Ja grając nie mam takiego wyczucia, jak ten koleś miał w niektórych sytuacjach. I tak naprawdę wiedział w momencie, kiedy będzie przeskakiwał przeciw, kiedy będzie przeskakiwał przeciwnik, kiedy stanął sobie w rogu tam na B. Także dla mnie to było. Możemy jeszcze raz odpalić dla Ale równie pewności. dobrze wiesz, to mogło być na zasadzie rozstawienia namiotu. Nie. Wątpię, żeby jakiś taki. No, jakaś taka niska ranga typu Silver czy coś tam miał takie, wiesz, obeznanie, bo oni naprawdę nie wiedzą, co się dzieje w grze. A jeżeli to był Smurf, no to nie było na pewno mowy o tym, żeby miał taki movement. A on miał strasznie kiepski movement, także na pewno to nie Wiesz był co, ja bym Smurf. się zastanawiał nad czym, czy jeszcze te wspomaganie celowania, bo on na początku w tą rundę, jak zrobił te 4 fragi, no nie? Nie, To on on strasznie ciebie ten, z tym strasznie celowaniem dobrze, raczej. wtedy miał rundę, gdzie miał strasznie szybki movement. Z tym celowaniem podejrzewam, że jeżeli miał, to może miał jedną akcję, czy na początku jakąś taką, wiesz, jakąś tam akcję, ale generalnie przez cały mecz nie używał tego aima. No dobra, prześliwe Bardziej ryzyko. używał WH i to jest bardziej potwierdzone, nie, że używał WH. Może przez chwilę używał aima, ale wątpię, że używał go cały mecz. Bardziej używał WH. I to było widać w kilku sytuacjach. Także prześli werdykt i jedziemy dalej. Nie? I nie mam Overwatcha. Kończyły mi się. Jest następny, dobra. Dobra, czekaj. Czekaj teraz, wyłącz streama.